No dzisiaj mamy trochę mało światła, ale damy radę, Konrad tak mówi. Spotkałem się z nim, przyjechałem do Świętego Miasta, jak śpiewał Muniek Staszczyk. Będziemy latać koło pomnika. Loty mamy już zgłoszone. Przetestujemy parę sprzętów ciekawych. Mamy tutaj dwa systemy, jeżeli chodzi o gogle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dronów. Także jest na bogato. Jak tylko nam wystarczy czasu, to będzie to bardzo fajna sesja. Ale wiadomo jak jest. 14, to już wieczór się powoli zbliża w listopadzie. Pogodę mamy super, 8-10 stopni, słonecznie. Słoneczko teraz wisi sobie już nisko, ale i tak jest naprawdę świetnie. No i Konrad ma już przygotowanego tutaj Cineloga 25, gogle HD0, aparatura, Radio Master, Boxer, ustawienia jeżeli chodzi o GoPro Labs. Boxera ma na LRS-ie, czyli to jest wbudowany LRS, nie musi mieć żadnego modułu. Analogu leci, dobrze, czyli jeszcze lepiej. No ja na tą sesję wziąłem tylko i wyłącznie malutkiego AOS-a ze względu na to, że nie chciałem mieć tak dużo dronów w mieście, ale mam też Era 3S. Jak się ściemni, to zrobimy w alejach timelapsy. I co bym chciał zrobić jeszcze? No dajwa na Jasnej Górze. Tam jest strefa, ale może coś na przepale zrobimy. Nie, Konrad? Od razu za dajwa na Jasnej Górze jest też taryfikator, 10 tysięcy za jednego. W pakiecie 5 dajwów 35 tysięcy. Tu wszystko gra. Konrad już poleciał z Cinelogiem. Ten pomnik jest naprawdę fajny. Idealny do takich szybkich dajwów. A tam mamy jeszcze Urząd Stanu Cywilnego. I tu jest dużo miejsca. Jak na tego typu numery, jak na tego typu sesje, super. Ja pierdziele. I co? Co ci się podoba? Mega, mega, mega. Oczywiście no wiesz, radio jest zupełnie inne, nie moje, więc... No musisz mieć nowe doświadczenia, nie możesz ciągle w tym samym strefie komfortu być. Trzeba mieć też inne radio i wszystko inne. Ale też jest inny AOS, nie? Ale wiesz co ci powiem? To była dobra decyzja z zakupem O3. Tak? Ten obraz jest spokojny, on wystarcza bez problemu. Zobacz, poniżej 250 gramów masz, a zobacz jaka petarda obraz, nie w tym świetle. Tak. Dzisiaj. Te kolory w ogóle, to niebo. No, skup się trochę, nie będę ci truł. Nie, spokojnie, ja ewentualnie mogę nie odpowiadać, nie? Tak. Jest dzisiaj bardzo ładnie tutaj, Konrad fajnie lata i zależało mi, żeby on też poleciał sobie moim dronem. Mówi, że go trochę znosi na lewo, a niech znosi. Ważne, że ma taką zabawę, ma inne doznania, nie? Trochę akro jest, ale jednocześnie latamy maluchem, który jest poniżej 250 gramów, a ten maluch, kurczę, zwija się jak piątka. AOS jest moim najciekawszym dronem i mogę powiedzieć, że ta miejscówka w ogóle, którą wybraliśmy dzisiaj, bo tak patrzyłem na Częstochowę, gdzie można coś fajnego znaleźć dla takiego malutkiego drona, to właśnie to i jeszcze nas kręci Urząd Stanu Cywilnego, tylko tam są trzy duże anteny i może nam siać. A tutaj przy pomniku nie tylko, że jest fajne światło, to jeszcze są piękne rośliny i to alejki, ławeczki, rewelacyjnie. Wracamy do Konrada, bo ja jestem jego spoterem, mam mu mówić.
Rewelacyjna sesja, pięknie. Konrad ustawił Paweł 20 Pro i to pierwsze jego loty są tym dronisiem. No inaczej na pewno lata niż AOS, ale on jako cineup jest też niezły. Zobaczmy, co mu pójdzie. To w miarę idzie. W miarę fajnie to idzie, super. Ładnie go widać z daleka, pięknie wygląda. Ekstra jest. Wow, jaki piękny flip. On bardzo fajnie chodzi. Pierwszy raz z nim latasz? Zajebiście. Wiesz co, no, włożyłem swoje rejty. No. Oczywiście najpierw backup zrobiłem, żeby przywrócić ci go potem do twoich ustawień. Spoko. Zrobiłem rejty, zrobiłem swoje mody. Aha. No i jest po prostu zajebiście. Wiadomo, że jeżeli byłby mniejszy wiatr, to by było chyba lepiej, na pewno, bo by nim tak nie rzucało, ale mimo wszystko on ma ma dużo mocy, mimo wszystko. Tak, no wiesz, no, jak na 3S. Na 3S właśnie. Jest leciutki. Jest leciutki, cichutki, bezpieczny, bo ma dakty. Tak. Ja jestem pod wrażeniem. Coś mi się wydaje, że że to jest mój następny dron. Jest jeszcze troszeczkę odrobina światła, resztka. Chcemy wyeksplorować jeszcze jedną miejscówkę, mianowicie dawne Muzeum Miniatur. Tam podobno ludzie chodzą. To jest niedaleko, 3 km stąd. Jak się ma takie małe drony, to w każdym mieście znajdziesz dużo tego typu zamkamarków, że są ładne placyki, trochę zieleni, taka mała infrastruktura. A dzisiaj trafiliśmy też pięknie, bo jest nie jest zimno i światło. Genialne. Polataliśmy teraz jeszcze ze 2 albo 3 pakiety i tu jest bardzo fajnie. Mamy teraz zachód słońca, jest 16. Przyjechaliśmy na muzeum tych figur. Ono niestety jest zrujnowane dosyć poważnie. Tu mamy na przykład papieża i to jest chyba najlepsza rzeźba, jaka się zachowała, bo faktycznie ludzie mają do niego szacunek duży, ale większość obiektów jest mocno zrujnowana. Latałem wokół papieża i bardzo ładnie, wspaniały lot, i zahaczyłem się na tym drzewku, ale na szczęście szybka akcja i udało mi się zrzucić dronisia. Wszedłem na 3-4 metry, te gałęzie są na tyle spoko, na tyle są cieniutkie, że daliśmy radę. Także mamy bardzo fajną sesję. Pokażę wam jeszcze to bando, tutaj też lataliśmy, ale ten budyneczek jest dość mocno opuszczony i zaniedbany. No ta miejscówka tutaj jest naprawdę niczego sobie. Ten drewniany był domek taki prosty, ale tamten drugi jest lepszy, taki bardziej westernowy. Szkoda, że ten teren, kurczę, taki jest zaniedbany. I szkoda, że ludzie też tak niszczą właśnie opuszczone obiekty. Ale to muzeum jest moim zdaniem najciekawsze w tym miejscu. Jeszcze tam są domki poniżej. Musimy jeszcze się tam przejść z Konradem. I też widziałem z powietrza kamieniołom, także całkiem niezła wizyta. Zobaczcie tutaj. Wchodzimy. Tak to wygląda. Dużo bardzo szkła, stare płyty. Tu strop się wali. Także ten budyneczek, on de facto jest niebezpieczny. Tutaj zahaczyłem, ale się nic nie stało. Dronem oczywiście zahaczyłem. Tu już nie idziemy dalej, żeby sobie jakiegoś gwoździa nie wbić.
Tak to wygląda z tej pozycji. I tak to wygląda tutaj. Także jest masakra niesamowita. Ja jestem w szoku, że tak zostało to zdemolowane wszystko. Którym latasz? O, widzę, że cały czas neonek. Tak. Patrz ci w oko, neonunio. Lepiej niż tym? Na 8 na pindolku? No daj spokój, no przecież to w ogóle nie ma... Nie podoba ci się na pindolku? Zupełnie. Tak? A teraz tu już jest ciemno, tu już nie ma światła. Tak, no niestety, już wiesz, jest 16, ale i tak bardzo fajne dwie sesje, Konrad, mega. W innych okolicznościach, wiesz, fajnie się lata w nowych miejscach. Całkiem inaczej. Zauważyłeś? Dokładnie. Jak latasz w nowych miejscach, to tak człowiek się też rozwija, bo musi wiele rzeczy przewidzieć, na przykład to, że wpadnie na drzewo. No z tym drzewem to po prostu niespodzianka. Ale była szybka akcja, także daliśmy radę. Pięknie jest. No, widzę, że ci się podoba ten. Na trójeczce wizję masz dobrą, LRS też trzyma, nie? Tak, tak, zasięg jest. Nie no, LRS to wiesz, to jest... no tak jak twój Crossfire, tylko z mniejszą anteną. Jesteśmy już na trzeciej miejscówce, Konrad lata HD0 Cruxem. Crux jest niesamowity, bo jest malutki, ale lata pięknie. Jest praktycznie nie do zauważenia, tylko jak w naszym sąsiedztwie się przemieszcza. Ale Konrad ma go tak wyćwiczonego, że to jest magia. W ogóle, że on jest w stanie taki akumulator unieść duży, to się w pale nie mieści. On ma zasilenie 3S czy 4S, Konrad? Co? 2S. Świetnie ci idzie. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Naprawdę świetny czas spędzony. Pomimo, że w listopadzie dni są krótkie, trafiliśmy na fajną pogodę, dobre warunki i staraliśmy się wykorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję też z tego miejsca Konradowi. Mega fajne towarzystwo, super wskazówki, dużo ciekawych lotów i dużo humoru. Dive na Jasnej Górze będzie następnym razem. Już nam brakło światła, ale za to kilka ujęć wykonałem RM3S. Pozdrowienia i widzimy się w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa!